Halo, halo, cześć, dzień dobry. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Last Guardiana na PS4. I moi drodzy, razem z Trico wyruszamy dalej w naszą podróż. Słuchajcie, w poprzednim odcinku, jeżeli dobrze pamiętacie, udało nam się kawałeczek dosyć duży przejść. I moi drodzy, co do tych drzwi, już czaję. Ci przeciwnicy mogą nas złapać i tutaj możemy w te drzwi wejść, tylko że to chyba nie ma sensu, bo chyba wtedy jest game over, jeśli się nie mylę. Więc moi mili, dzisiaj idziemy sobie dalej, o ile Trico nas przepuści, a byłbym wdzięczny, gdyby tak było, i wchodzimy na górę, bo przyznam wam się szczerze, że nie mam zielonego pojęcia, co na górze znajdziemy. A zanim to oczywiście zrobimy, to ja wam przypominam, że jeżeli film i seria wam się podoba, zostawcie łapkę, komentarz, a nowe osoby zachęcam do subskrypcji, zostawienia dzwonka, no i standardowo, jak zawsze, dziękuję też wszystkim moim wspierającym. Także dobra, cóż my tutaj dzisiaj mamy do zrobienia? To jest bardzo dobre pytanie. Jeżeli też pamiętacie poprzednio, udało nam się ogarnąć motyw taki, że tutaj będzie... Aha, ty żeś już tu wlazł, cwaniaczku. Ty to jednak jesteś artysta. Widzieliśmy moment tego, że będzie nowy potworek pokroju Trico, więc domyślam się, że albo się zaprzyjaźnią, albo będzie jakiś fight. Nie wiem, zobaczymy. Natomiast w chwili obecnej raczej na pewno się w to miejsce ruszamy. W to miejsce ruszamy? Idziemy w to miejsce po prostu. Także zobaczymy. Okej, dobra, wydawało mi się, że to będzie jakaś pułapka, cokolwiek w tym stylu. Tutaj widzę, że mamy już jakiś łańcuch. Oj. Aha. Czyli Trico wszedł. No właśnie, tak mi się wydawało, że to będzie coś pokroju pułapeczki. I jak widzicie, mamy tutaj te szable ich, czy tam buławy, jak zwał, tak zwał. No dobra, tutaj mamy przejście. A co jest tutaj dalej? Są drzwi. A jeżeli są drzwi, to znaczy, że na pewno będą raczej przeciwnicy, więc będziemy musieli tutaj dosyć ostrożnie... O, Trico jest smutny. Czekajcie, pogłaszczmy go. Halo. Chodź. Pogłaszczę cię. No nie po nodze, chciałem po... Po pysku. No dobra, nie to nie. Nie chcesz? Trudno. Dobra. Jedyną drogę, jaką mamy, to jest w sumie tutaj, tylko że... Aha. Jest już jeden koleżka. I domyślam się, że on się zapewne ożywi w momencie, w którym przesuniemy dźwignię, prawda? Oczywiście, że tak. Nie! Nie łap mnie! Uciekaj! Uciekamy! Trico! Dawaj! Fight! Trico, bo mnie złapie! A może mnie nie złapie? Puść mnie! Ha, ha, ha! I już mnie nie sięgniesz. Widzisz, koleżko. Ale wiecie co? On chyba tłucze Trico w chwili obecnej. Dobra, zeskoczmy i nakierujmy Trico na niego. Tak będzie chyba najbezpieczniej, bo on w sumie się chyba na nas najbardziej skupi. Trico, chodź tu. On mnie w ogóle widzi, ten koleś? O, czekajcie. Chyba mnie wyhaczył. Dobra, wyhaczył mnie i Trico się nim ładnie zajmie. Pięknie! Jestem z ciebie proud. Very proud. Okej. Dobra, teraz tak. Czy tutaj coś więcej będziemy mieli? Nie wydaje mi się. Więc chyba idziemy dalej. Oho. Tu jest ich sporo. O, kuźwa, wszyscy się obudzili. Trico! Proszę, fight. Dobra, ja spróbuję, słuchajcie, na niego wejść. Żeby on się tutaj nimi zajął, a ja żebym był bezpieczny. Bo nie za bardzo chciałbym, wiecie, zostać wciągnięty w drzwi, które tak strasznie zresztą i tak chciałbym wchodzić. Dlatego wolę, żeby... On się tutaj ładnie nimi zajmie. Teraz tylko pytanie, czy wszyscy... A nie, jest jeszcze jeden. Dawaj, dawaj. Podejść troszkę bliżej. Trico,
Go! Ja mam w ogóle wrażenie, że on jest jakby zablokowany tutaj w tym miejscu i nie za bardzo możemy cokolwiek zrobić, powiem wam szczerze. Zobaczcie, bo on nie chce iść w żaden sposób dalej i tutaj tylko stoi i patrzy się... O, czekajcie, niech podejdzie. Właśnie tak, pięknie. Bardzo dobrze. Czy oni cię w jakikolwiek sposób zranili? Ej, nie widzę tutaj żadnej... żadnej wbitej w triko. Okej, dobra, czyli nie musimy nic mu wyciągać, okej. No i tam jest jeszcze jeden koleś na początku. Nie no, on nie jest ranny. Chodź, pogłaszczę cię. Dobrze się spisałeś. Triko. Triko? Nie. Ja nie wiem, czy ja nie muszę czasem tych łepetyn się pozbyć w jakiś sposób i gdzieś je tam przerzucić, żeby on mógł przejść dalej. Chociaż nie wydaje mi się, bo... Czekajcie, a jak go zawołam tutaj, on tu przyjdzie w ogóle? O, idzie, nareszcie, no chodź. No idziesz? Chyba nie bardzo i będziemy musieli tutaj jakoś ogarnąć motyw z przejściem. No dobra, tutaj byli ci przeciwnicy, ale to oni już zostali przez Triko, że tak powiem, zeżarci wszyscy. Tu jest jeszcze jeden na zewnątrz, ale zanim to zrobimy, to wejdziemy sobie tutaj, bo domyślam się, że tu będziemy mogli zwolnić najprawdopodobniej ten łańcuch, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale też nie dam sobie łapy uciąć, ale wydaje mi się, że... O, właśnie, jest jakiś mechanizm. Jest wajcha, więc myślę, że możemy to chwycić. A, i widzicie, i teraz Triko może stąd zejść. W porządku. Ale to się co, zamknęło? Ale nie, dobra, Triko poszedł dalej, dobra, to jest najważniejsze. To jest akurat najważniejsze. O, idzie, pięknie, o to mi chodziło właśnie. Idziesz? Chodź. Tylko, że on chyba widzi... Ta. Właśnie, ojojoj, kamero, co tu się wydarza z tobą dzisiaj? No, więc właśnie o to raczej chodziło, że zauważył kolegów, z którymi może się pobawić. Okej. Można i tak, znowu mamy jakieś drzwi. Tu mamy zejście na dół. Czy ja dobrze widzę, że tam jest paczuszka z jego jedzeniem? Dobrze, to czekaj, ja ci przyniosę. Bo tak mi się wydaje, że tutaj jest jego żarcie, leży. Oczywiście, że tak, są motylki. No dawaj, bierzemy. Dobra, Triko chyba tutaj nie przyjdzie, tylko na nas będzie tam czekać. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Także nie jest źle. W ogóle zobaczcie, jak wysoko jesteśmy. Nie wiem, czy za czasem, czy tam na dole nie byliśmy w tym lesie. Chociaż nie, to chyba nie było tutaj. Patrz, już ci niosę jedzenie. Będziesz tam grzecznie czekał na mnie? Czekasz na mnie grzecznie? Czekasz na mnie grzecznie, patrz co mam. Łap. Szamaj. O! Nie chcesz? No bierz. Już to dla ciebie, papu. No i bardzo dobrze, smacznego. Dobra, mamy most, który jest oczywiście zniszczony, a wydawało mi się, że ten most chyba nie był zniszczony wcześniej, więc teraz pytanie jest następujące. Czy my będziemy musieli w jakikolwiek sposób wskoczyć na Triko, czy gdzieś się przedostać? Tutaj niby jest jakaś... Halo, nie przełączamy się. No nie, tu jest definitywnie jakieś przejście, ale nie wydaje... Ej, znowu motyl tu lata? To tu gdzieś musi być znowu żarełko. Czekajcie, to było gdzieś tutaj.
O, patrzcie, tu jak podejdziemy... Mogę na to wejść? Nie mogę. To czekajcie, to pewnie musimy wejść na triko. Ty chyba wiesz, co tam cię czeka na górze. Podsadzisz mnie tam? Do góry. No, na co czekasz? Wyprostuj się ładnie. Tam jest jedzenie na górze, no chcę ci dać jedzenie. Nie, no czekajcie, patrzcie, teraz tak pa... O, moment, zobaczcie, tam jest wajcha na górze. Ale ja bym bardzo chciał przeskoczyć tutaj, tylko że Triko nie chce podnieść głowy. Dawaj, Triko. Czemu ty mnie nie chcesz tam podrzucić do góry? O! No i do góry. No dawaj! Czekajcie, może go podłaszczmy? No? Dasz radę? No dawaj! No come on! No jak ja mam tam wskoczyć? Słuchajcie, ja tam nie wskoczę. O, no. Możesz ruszyć łbem. A w tamtą stronę? Kurczę, no tam zdecydowanie jest coś dla niego na górze, tylko nie, nie... A, nie, 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 nie zrzucamy. Dobra, czyli ja już widzę, że to się nie ma nijak... Nie zrobimy tutaj nic. Na dół. Chcę zejść. Puśćcie. Puśćcie, mówię! O. Nie wejdziemy tam. Nie ma w ogóle takiej najmniejszej możliwości. O, ja... Aha, okej. Okay. A ja, słuchajcie, czekałem, żeby mi się tutaj to nie otworzyło w jakiś sposób, a dopiero zauważyłem, że można przejść. No tylko tak, zostawiliśmy Triko samego. Raczej tutaj nie przejdzie, chyba że jakimś magicznym cudem i sposobem. O, mamy tutaj dla niego, widzę, żarcie w skrzyneczkach. Więc domyślam się, że te skrzynki będziemy musieli pewnie w jakiś sposób rozwalić. A nie! Jak ty żeś się tu dostał? Halo, wiesz ty co? Patrz, tu masz skrzynkę z jedzeniem. Halo? Tylko zostaw tą skrzynkę tam, proszę tutaj. No chodź. Tu jestem. Patrz, zobacz ile żarcia tu jest dla ciebie. Przyjdziesz tu do mnie? No, nareszcie. I patrz ile tu jest żarcia. W tej skrzynce. Zobacz. Weźmiesz ją sobie? Oho, zainteresował się. No. No, 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 dobrze, dobrze, dobrze robisz. Trikuno, idę kasa tu wizy, i kastani wizy. Jeahu wizy, atiketan, inoi aronetu, agisi o nizy. Iety sogazy, inoik, agiata o liali. Iety ninaf, autrikuno. Atiajik ino tuku o obastu netebazi intrikuno awizi. Rozumieliśmy się i mogliśmy uciec. No dobra, ale... O! Wydaj polecenie! Poruszaj się chłopcami z kanału, żeby wydać bestii polecenia. Aha! Czyli... Okej. Okay. Czyli wskazałem mu skrzynkę, żeby coś mógł z nią zrobić. Jeżeli kliknąłem... No. Nie, nie, to jest tu. I co z nią zrobisz? No, 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 dobrze, dobrze robisz.
Czekajcie, no zobaczymy, jak wygląda tutaj na wykonywanie tych poleceń. No kazałem mu niby na to... To jest pokazane, jakby miał na to skoczyć, tak mi się przynajmniej... O, właśnie! No i smacznego. Łapaj. Proszę bardzo, jedno. Szamaj. Łap drugie. Złapiesz? Co, ty głodny nie jesteś? Ej, no żartujesz sobie ze mnie. O, bardzo dobrze, very well. To teraz łap. No znowu nie? Oj, Triko, widzę, że się nie bawimy w aportowanie, tak? A może ci przyniosę i ci dam? Weźmiesz sobie? No nie pykło ci, mój drogi. Ale widzi, że jest coś do żarcia, więc na pewno zaraz się skusi. No ale... Co ty za bałagan tu robisz? Aha, bo ta się poruszyła. No jedz. Bardzo dobrze. Tylko wiecie co? Zastanawia mnie właśnie jedna rzecz, jak to jest z wykonywaniem tych przeróżnych poleceń tutaj, bo moim zdaniem to troszeczkę... Wiecie, troszeczkę dziwnie działa, bo nie za bardzo mam napisane, w jakikolwiek sposób mogę mu wydać polecenie, w sensie co zrobić. Co prawda już widzę, że na pewno jak będzie motyw skoku czy czegoś tam, to będziemy musieli mu właśnie wydać to w taki, a nie inny sposób. Więc tego jestem na pewno pewny. Teoretycznie kółko jest od podnoszenia. To jest od przykucu. To jest od robienia uników. No ale dobra. Zjadłeś? Wszystko zjeżarłeś? Bardzo dobrze. I teraz czekajcie, zrobimy to tak. Aha, i to jest popchnij. Czyli co, popchnie to, tak? No bardziej rozwali, niżeli popchnie. A tutaj... Nie, nie. Tu, skrzynka. Ale... Kurczę, bardzo dziwnie przeskakuje kamera. To jest chyba jedyny duży minus. Skoczy na nią. Czy po prostu ją rozwali? No i co wykminisz? Chociaż słuchajcie, do końca on jeszcze aż tak bardzo nie słucha. No i co zrobisz? Wiecie, chcę tak dosyć porządnie... Dobra, zniszcz ją. Zniszczyć to ją raczej zniszczysz, prawda? Czyż nie? Mhm, czyli tak się nie bawimy. Dobrze. To mój drogi, ja na ciebie teraz sobie wejdę. I miło, przepysznie by było, gdybym mógł tutaj cokolwiek więcej zrobić z tobą. W sensie, wiecie, mam tutaj na myśli, czy możemy mu wydać polecenie, żeby na przykład, nie wiem, poszedł w daną stronę i żeby było nam, wiecie, wygodniej, prawda? Tylko, że tak, tutaj za bardzo to ja... teraz zrobiłeś to. Ale patrzcie! No co, ja mu niby jakieś polecenia wydaję, ale nie za bardzo wiem. Co ty robisz? Tylko. Co ty kombinujesz? O, dobrze. O, bardzo dobrze. O, ale... Dobra. Może to nie było to, co chciałem. A to. Inoi ari kedi nizi, udu igu onizi, otrikono, aku neta nachi, atimeti sizi, atisakastu, aukuirnezi,
Akaronetu, Intrikuno, Agodan, Akumach, Yeirozi, Awizi. Wiecie co, tutaj chciałem zeskoczyć na to, ale domyślam się, że się nie da, niestety. Chyba, że na drugą stronę. O, właśnie, chyba tutaj. No dobra, to teraz tak. Tutaj wydaje mi się, że i tak nic nie ma, bo żadne tam motylki i inne rzeczy nam się nie ogarniały, więc teoretycznie jest dobrze. No będzie trzeba definitywnie tego triko, kurczę, tutaj poogarniać, ale powiem wam szczerze już teraz, że jest to dosyć trudne. Po pierwsze, zważywszy, że co do tych komend wszystkich, które my musimy mu wydawać, trudno jest ogarnąć co, jak, gdzie, kiedy, za ile. Natomiast domyślam się, że skoro nas naśladuje, no to raczej na pewno będą to komendy, wiecie, na zasadzie takich, jakie powinniśmy mu po prostu wykonać. Znaczy, tak jak my robimy, to on będzie naśladować po prostu. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to w ten sposób będzie działać. Tylko... Zastanawiam się, jak on tu wlazł. Co, górą przeleciał? Już to jest kuźwa wysoko. On się nagle jakoś tak znalazł. O, jesteś. To teraz patrz. Tam. I co? No powiedzmy, że każe ci tam wskoczyć, a ty masz mnie gdzieś? Czemu się chowasz? Chodź tu. Zapiesz mnie? Obyś mnie złapał. No chodź. Czekajcie, a tutaj nic nie ma po boku? Nope. Chciałbym zeskoczyć tutaj. Czy ty mi pomożesz? Bo tak jakby ja tu wiszę. No nie, tak się tego nie zrobi. Zdecydowanie. Czyli musimy wrócić i jakimś sposobem zejść na dół. Oj, powiem wam, że to jest po części complicated, po części nie jest complicated, ale dziwne jest właśnie to, że... Czy ty mi teraz tu pomożesz? Zejdź na dół. Ale nie sp... Aha. Dobra, czyli to nam nic nie daje. Dobra, już poczekaj, nie miażdżymy, nie miażdżymy, nie miażdżymy. Chodź, musimy wyjść. Okej, okay, dobra. Nie będę ukrywać, że z tymi poleceniami to będzie na pewno będzie śmiesznie. I teraz pewnie będziemy mogli mu wydać polecenie, żebyśmy przeskoczyli na drugą stronę. Tego raczej jestem pewny, tylko że tam na górze jeszcze jest dla niego jedzenie. Triko! Chodź! Patrz, jak idzie. Kurczę, jak on się tam wcześniej znalazł? To ja nie mam pojęcia. Jakoś musiał przejść. No chodź, chodź. Chodź, chodź. No, nareszcie żeś wyszedł. To teraz, mój drogi, ja na ciebie wejdę. Ja ci pokażę cel, który mamy do zrobienia. I mnie to nie interesuje, co ty sobie wymyślisz. Tam. Do góry. Powiedz, że to zrobisz. Powiedz, że to zrobisz. Powiedz, że będę z ciebie dumny. O, 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 no, no, no. Ale... Okej, okay, dzięki. O to chodziło. Dlaczego? What the heck? I dziękuję ci bardzo. I patrz, i mam dla ciebie jedzenie. Widzisz, jaki ty jesteś mądry jednak z wieszczasami? Patrz. Masz. Weźmiesz sobie? To ci rzucę. Tylko złap. Bardzo dobrze. Patrz, widzicie, jak chce to może. A nie jakieś tutaj... dziwne rzeczy będzie nam wymyślał. Dobrze, mój drogi. To teraz idziesz ze mną i przeskakujemy na drugą stronę. Mam nadzieję, że... Wydaj polecenie. Proszę się ocenić, żeby wywołać polecenia bestii. Dobra, okej. Okay. Będziemy szli tam. Więc... domyślam się, że tak. Znowu muszę na ciebie pewnie wejść. Tylko proszę cię, nie ruszaj mi się. O.
No, słuchajcie, będę z wami szczery, że w chwili obecnej rozgryweczka to tutaj się troszeczkę tak klaruje, nawet sympatycznie bym powiedział wręcz. Bo skoro możemy mu teraz wydawać polecenie i zobaczcie, i teraz wydajmy mu polecenie, że chcemy na drugą stronę i dajmy może skok. Skoczysz? Dawaj. No? Już wiem, że dasz radę. Skacz. Elegancko. Widzicie? Jak chce, to potrafi. Chodź. Jeszcze cię pogłaszczę. Za bycie grzecznym stworkiem. No chodź. No? No chodź, chodź. Chyba nie tym razem. Okej, okay, dobra, teraz tak, tutaj widzę, że mamy znowu te linki, znaczy linki, liany, nie liany, jak zwał, tak zwał. Także domyślam się, że tutaj pewnie będziemy musieli gdzieś wejść na górę i zobaczcie, tutaj nawet widać, że musimy wejść na górę. To jest raczej pewne, ale widziałem tutaj gdzieś, możesz mnie nie deptać, będę wdzięczny. Widziałem też motylki, ale domyślam się, że te motyle zapewne są gdzieś na dole, znaczy przepraszam, na górze. Więc tak, wejdźmy jeszcze raz na... Tak, tak, tak. Zaraz tam pójdziemy. Tutaj raczej nie widzę tych dwóch. Tam. Dasz radę? Pomyślisz trochę? Chociaż ja nie wiem, czy to jest akurat tutaj. No dobra. Teoretycznie dał nam możliwość, żeby tutaj wejść, ale nie wydaje mi się, żeby to było to. Czy on właśnie popchnie te drzwi, czy mi się tylko wydaje? Nie, dobra, musimy go ewidentnie przyzwać tutaj, żeby przyszedł. No chodź. Chodź, chodź. Bardzo dobrze, no chodź, chodź, chodź dalej jeszcze kawałeczek, chodź, chodź, chodź. Sympatycznie. O to mi chodziło. Dobra, słuchajcie, wchodzenie do niego, na niego właściwie, opanowałem już chyba prawie do perfekcji, więc pod tym względem cieszę się niezmiernie. I teraz tak, wchodzimy standardowo na głowę, bo to chyba tak najlepiej działa. Odwracamy się tutaj, pokazujemy mu, że chcemy tam. O. O, 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 właśnie, 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 podrzucisz mnie? No, 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 dobrze myślisz. Dobrze myślisz. I wyżej. No, dawaj. Dziękuję. Jednak będą z ciebie ludzie. Pod warunkiem, że moja postać się nie będzie budzić. Super. O to chodziło. Mogę cię pogłaskać? No dobra, nie będziemy tutaj komplikować sobie życia, bo... Mamy to ogarnięte, więc może nie będziemy właśnie kombinować zbytnio. I teraz tak, tutaj domyślam się, aha, czyli tutaj są po prostu te schody, nic więcej. Te motylki mnie bardzo intrygowały tam, ale nie widzę, żeby one gdzieś były. Chyba, że tu po drugiej stronie, co też jest bardzo prawdopodobne. Dobra, jakaś deseczka. A czekajcie, a czy tutaj... O, patrzcie, jest motyl. Okej, okay, zeszliśmy na drugą. I teraz co? A co my tu, przepraszam, mamy teraz zrobić? Ha, ha, ha! To wam powiem, że mamy delikatny chyba problem. A, patrzcie, tu jest jego żarcie, czyli ja muszę jednak zejść niżej. Dobrze mi się wydawało.
pytanie, czy moja postać będzie chciała zejść niżej. O. Teraz tutaj. I tutaj. Dobra, elegancko. Powoli, powoli, spokojnie. Patrzcie, on w ogóle chce wejść w te drzwi. I on je chyba jakoś podnosi, tak mi się przynajmniej wydaje. Dziko. Łapaj. No, nie chciałem. No dobra, ale moment. Jak to tutaj jest zrobione w takim razie, jeżeli my chcemy tutaj wejść? Domyślam się, że jeżeli ja stąd skoczę, to mi się chyba krzywda nie stanie, prawda? No tak, bo nasza postać może tak dosyć porządnie. No dobra, ale okej. Okay. To w takim razie, Triko. Nie, nie, nie. Tu, drzwi. Drzwi. Popchnij drzwi. Dasz radę? O, wiem, że dasz radę. Pchaj. Dobrze. No. Nie. No to chyba jednak zaboli. A do góry? Kurczę, to jest bardziej logiczne niż mi się wydawało. Tylko mi nie mówcie, że my tutaj utknęliśmy. Naprawdę, nie mówcie mi tego, że tu utknęliśmy, bo tu są ewidentnie drzwi. Tam jest teoretycznie, słuchajcie, jakieś... A zaraz, tam jest jakaś półeczka wyżej. I tu są też jakieś... Coś jakby w dół, ale ja nie wiem, czy my możemy tędy... No dobra, ale moi drodzy, ja myślę, że to jest dobre miejsce w sumie, żeby zakończyć, bo się tu troszeczkę zablokowałem. Także jeżeli macie dla mnie jakiekolwiek tutaj rady, jak tu dalej przejść, to byłbym wdzięczny. Bo powiem wam szczerze, że tak, używanie komend pokroju, uderzenia i tak dalej, tak na dobrą sprawę nic nam nie zrobi. Więc może być kiepsko. Żarcie odnalazłem. Coś musi być zdecydowanie tam na górze, ale to myślę, że sobie odkryjemy w następnym odcinku. Także ja wam za dzisiaj dziękuję. To by było na tyle. Jeżeli wam się podobało, pamiętajcie o łapce, komentarzu i subskrypcji. Wpadajcie też na wszystkie SM-ki, czyli social media. No i słyszymy się w kolejnych odcinkach. Także dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć. Pa!